Tłusty czwartek, chyba po poznańsku. Zapusty, ostatki, czy innymi słowy finał karnawału. Trudnego karnawału, ponieważ tak naprawdę dwa lata temu mogliśmy się w normalnych warunkach pożegnać. Potem pandemia. Ale niemniej jednak tu mamy przyjemność gościć naszych wspaniałych seniorów, ludzi, którzy są otwarci, chętni do zabawy, wspólnej zabawy. Aczkolwiek no, nie będę ukrywał, że to, co dzisiaj się wydarzyło i dzisiaj mamy, nagrywamy to spotkanie, czyli 24 lutego, to jest dzień agresji Rosji na Ukrainę. Także trudno mówić o takiej kompletnej beztrosce. I chciałbym życzyć zarówno seniorom, którzy jeżeli nawet nie doświadczali, to ich rodzice doświadczali skutków II wojny światowej, aby jednak pokój zawitał i żeby Europa nie stała się pożogą wojenną. Przepraszam, że to mówię w takim radosnym dniu, jakim jest karnawał, ale trudno być takim oderwanym od tego, co nas otacza. Zatem, drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy Bazarza, Poznania, widzowie telewizji WTK, wierzmy, że ten karnawał będzie początkiem szczęśliwego zakończenia, jeżeli tak mogę powiedzieć, tego strasznego konfliktu. Wszystkiego najlepszego życzę wszystkim.